W miniony sierpniowy weekend odbyła się w Choceniu nad Jeziorem Bożymowskim kolejna edycja zlotu motocyklowego. Była to już 12. edycja zlotu fanów motocykli, którzy zjechali z różnych zakątków naszego kraju. Nie zabrakło na nim także miłośników jednośladów z innych krajów, takich jak Grecja, Anglia czy Czechy. W czasie zlotu można było zobaczyć ponad 1200 maszyn różnych marek i modeli. W sobotnie popołudnie z Chocenia do Włocławka wyruszyła parada motocykli. 60-kilometrową trasę pokonało ponad 1300 różnorakich jednośladów. Na kilkadziesiąt minut motocykliści zatrzymali się na przystani przy ulicy Piwnej. Włocławianie mogli podziwiać chopery, ścigacze, skutery, komarki i inne klasyki motoryzacji. Corocznie zlot w Choceniu gromadzi setki miłośników motorów. W tym roku miało pojawić się w sumie około 700 motocyklistów. Podczas postoju na przystani rozmawialiśmy z kilkoma uczestnikami uroczystej parady. I czy to jest pierwszy udział? Czy jeździł pan już może na taką imprezę? Już trzeci na raz w tym roku. Już trzeci raz. Trzeci raz, tak. Co to jest za maszyna? Powiedziałby pan nam parę słów o swoim motorze? Virago 535. Coś więcej? Nawet na wał kardana. I tyle, no. Rozumiem, że udział w zlocie panu się podoba, skoro już trzeci raz pan przyjechał. No tak, fajnie jest. Dużo ludzi. Fajna atmosfera w ogóle tutaj jest w Choceniu. Czy to jest pana pierwszy udział w zlocie, czy już może był pan tutaj albo gdzieś? Nie, byłem już kilkakrotnie i w Choceniu i na innych, także staram się na bieżąco, jeżeli mi tylko czas pozwoli uczestniczyć w jakiejś tam... A skąd pan do nas przyjechał? Ja jestem z Włocławka. A coś o swoim motorze, może nam odpowiedzieć, mam kilka słów? Znaczy, jest to motocykl Honda Shadow o pojemności 1.1. Jest to już mój kolejny motocykl. Poprzedni miałem Honda Shadow 750. Posiadam go od niecałych 2 lat. Jak na razie spisuję się bez zarzutu, także polecam. Czy będzie pan brał udział w konkurencjach, które tam będą się jeszcze dzisiaj odbywały? Najgłośniejszy wydech, bodajże najcichszy? Nie zastanawiam się jeszcze, być może. Skąd pan do nas przyjechał? Ja jestem ogólnie z Włocławka. A proszę nam powiedzieć coś o swoim motorze, bo jest taki dość niezwykły. Dopiero co go zakupiłem. Koledzy mnie namówili na zlot i przyjechałem po prostu tak. To taki trójkołowy. Trójkołowy, dokładnie. Can-Am, Spider. A bierze pan regularnie udział w różnych zlotach? Czy to pierwszy? Teraz będę brał. To pierwszy raz dzisiaj? Tak. Jak do tej pory panu się podoba? Nie podoba mi się, super jest. Jest dużo motocykli, dużo chłopaków, którzy też zajmują się tym sportem i można sobie porozmawiać, popatrzeć na inne motocykle, pomóc. Fajnie. Skąd pan do nas przyjechał? Ja jestem z Włocławka. Jakby mógł pan parę słów opowiedzieć o swoim motorze, bo wygląda dość niezwykle. No i miał wyglądać niezwykle. Takie było zamierzenie, żeby zrobić coś innego niż wszystkie motocykle, bo ja uwielbiam motocykle customowe. Także taki był projekt w głowie. Powstała później na kartce przez 2 miesiące, a potem... Czyli jest to pański autorski? Tak, autorski projekt. Dokładnie wszystko robione ręcznie. A sama maszyna w środku, co tam się kryje? Tam się kryje nieduży silnik, bo od skutera T-Maxa 500 z automatyczną skrzynią biegów. A jak panu ogólnie się podoba taki zlot? Znaczy, mi się w ogóle podoba, że cośkolwiek w tym mieście się dzieje, a zloty motocyklowe tym bardziej, bo motocykle to moja pasja, tak? Także ja jestem za. Jak najbardziej, tak, dokładnie. My żeśmy przyjechali tutaj spod Włocławka, z miejscowości niedużej Ludwinowo. Za Kruszynem. A proszę mi powiedzieć, jak długo się państwo interesują motorami? Czy to jest świeża pasja, czy już od dawna? Dość długo, ja już 4. sezon jeżdżę w sumie. No tak zacząłem, kolega mnie zaraził takim hobby. On zaczął, później ja kupiłem motocykl, żeśmy razem jeździli w różne strony, no i teraz na Choceń co roku. A to jest pierwszy państwa udział w zlocie w Choceniu, czy nie? Nie, czwarty już chyba, czwarty, tak. Czwarty. Jak się państwu podoba? No, bardzo fajnie. Super! Można poznać bardzo dużo ludzi ciekawych. A proszę powiedzieć parę słów o swoim motorze. No ja dopiero mam go pierwszy sezon. To chyba pierwszy motor, z którego jestem zadowolony. Bo no, kupić motor w takiej cenie dostępnej dla przeciętnego użytkownika, to dzisiaj naprawdę jest sztuka, nie? To jest Niemiec prowadzony, motocykl prowadzony z Niemiec, jestem pierwszym właścicielem. Na razie sprawuje się bardzo dobrze. Skąd pan przyjechał? Ja przyjechałem z niedaleka, bo zna się Gniewa. Ale łącznie co roku jeździmy na Choceń. Czyli to już nie pierwszy raz pana? No nie pierwszy zlot. Jest to chyba już 9.
zlot organizowany przez gminę Choceń i jak co roku udany. No tak chciałem zapytać właśnie, jak wrażenie, jak się panu podoba do tej pory? No co roku chyba więcej nas przybywa motocyklistów, bo jednak się rozeszło po całej Polsce, że mamy tutaj taki zlot i chyba to się przyjęło. Proszę coś opowiedzieć w paru słowkach chociaż o swoim motorze. No motor, no niedawno zmieniłem, bo jeździłem 750, teraz przeszliśmy z żoną, bo lubimy sobie tak troszkę w teren wyjechać. No to troszeczkę większe. No Honda Shadow Tourer, wersja amerykańska, no taki bardziej pod turystyka zrobiony. Ogólnie 1100 pojemności. Prowadzić się prowadzi idealnie. No co tu dużo dodać. Ten co zna tą markę Hondę wie, że to jest porządny motocykl. No nie zachwalając, nie można, bo inne motocykle też są dobre, no. Czy poza Choceniem odwiedza pan inne zloty też? No, Licheń, byliśmy i w Niemczech, także Płock, no tutaj praktycznie w koło, no dalej nie ma praktycznie czasu. Trzeba byłoby to pogodzić, jednak dużo potrzebne jest czasu. Jak ktoś trochę pracuje, to niestety, ale ciężko. A jak długo trwa taka pasja pańska do motorów? O, pasja, proszę pana, to ja zaczynałem od komarka na pedały. I od to zawsze. Rok 72 może, coś w tym rodzaju. To tak przeszło od ojca. Ojciec jeździł komarkiem na pedały jeszcze i tak jakoś się zostało i od tego roku, tak od tych lat praktycznie przybywa i pasja wzrasta. Wciągnąłem żonę, też jest do tego pierwsza. Jak usłyszysz jakiś zlot, jakiś wyjazd, nie ma żadnego problemu. A jak wygląda zlot choceński na tle innych takich imprez? Panu powiem, no inne zloty, no tutaj mamy to zaplecze, no namioty. Gdzie indziej się pojedzie na zlot, to raczej nie ma, nie widać tego. Tutaj taka bardziej natura jest, to jeziorko, to i to przyciąga. Bo nieraz jak się gdzieś pojedzie, to są mury i tam niewielkie jakieś przestrzenie. Jednak tutaj przestrzeń swoje robi. Czy pierwszy raz pan jest na zlocie w Choceniu? Nie, jestem miejscowy, także tutaj, jak to się mówi, co zlot, to w miarę tak możliwości zdrowotnych i jak jest motocykl. A z synem podjeżdżamy tak na zasadzie odwiedzić, zobaczyć, może kogoś ze znajomych się spotka z dawnych lat, wiadomo. Nie? A jak pan ocenia w ogóle ten zlot tutaj nasz choceński? Na tle innych może zlotów, jak to wygląda? Ogólnie nie, no najważniejsze to jest fajnie to, że jest z dala, bo takie imprezy według mnie uważam, że powinny być z dala właśnie od zabudowań, od dokładnie, bo to jest tak po pierwsze, no wiadomo, ludzie chcą trochę poszaleć, trochę tam niektórzy chcą się pochwalić, co tam pod maską mają, a to ogólnie rzecz biorąc nie jest, no tak jak na przykład Harley, on cicho nie chodzi, więc wiadomo, no ktoś to musi lubić, prawda, no nie wszyscy to lubią, dlatego to jest zaletą, że jest z boku, spokój, cisza, jezioro, kto tam ma ochotę się wyszaleć, jest tam też z boku teren, że można sobie, jest możliwość, bo można i quadem, i terenówką, i crossem, więc jeżeli ktoś ma ochotę i wizję poszaleć, ma ku temu możliwość, nie? Są takie konkurencje przewidziane właśnie, najgłośniejszy wydech albo najcichszy. Będzie pan brał udział? To znaczy, powiem szczerze, no nie będę, bo to jest akcesoryjny, to jest standardowy, oryginalny. Ten model jest w oryginale, więc jakbym miał, między nami mówiąc, dłubnięty tłumik, czyli ten troszeczkę stuningowany pseudo, czyli ten głośny, no to Harley do cichych nie należy, można by było startować, aczkolwiek tu jest akcesoryjny, więc raczej nie, zresztą tym bardziej, że już no w tym wieku, to wie pan, to już te takie zawody typu cichszy, głośniejszy, to już raczej nie, teraz to człowiek tak dla spokoju, dla przyjemności, na zasadzie właśnie odreagowania życia codziennego takiego. A o samym motorze może pański, jakby pan parę słów powiedział, to jest prawdziwy Harley? To jest oryginalny Harley z 2001 roku, jest to model Softail Deuce, model FX STDI. Cóż mogę powiedzieć, no przypłynął w zeszłym roku ze Stanów, no bo u nas raczej przeważnie 99% Harley jeżdżących w Polsce są ściągane bezpośrednio stamtąd.
No dlatego, że jednak wiadomo, no i każdy ma tam, nie czarujmy się, tak jak tutaj na załączonym obrazku można zobaczyć, jest tam jakaś wygniotka, jest tam jakaś tam ryska i chodzi o to, że po prostu, no jest to opcja tego rodzaju, że no po prostu kupić się taniej, prawda, bo u nas taki model w salonie, no to nawet nie chcę strzelać, ile to kosztuje, nie? Także, no cóż, no, no Harley, dlaczego ktoś by zadał pytanie, dlaczego Harley, no... No tak jakby ktoś... Marka legenda. To też marka legenda, druga sprawa. No Harley'a trzeba lubić, no to, bo to są amatorzy, którzy jeżdżą na przykład samymi Japończykami, są amatorzy, co jeżdżą samymi BMW-kami, po prostu no tak jak i w samochodach. Kwestia gustu, kwestia... Albo ktoś lubi na przykład jeździć i wariować, albo ktoś lubi jeździć dla przyjemności i słyszeć ten gang tego silnika, prawda? Motocykliści z Włocławka wrócili do Choczenia, gdzie wieczorem czekały na nich koncerty, dyskoteka, kuchnia polowa i konkursy. Najgłośniejszy wydech, najcichszy wydech, najsilniejszy motocyklista. Zlot w Choczeniu, podobnie jak w przypadku innych imprez tego typu, to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i rozmów o wspólnej pasji. Spotkanie fanów jednośladów zakończyło się w niedzielne przedpołudnie. Kolejny zlot w przyszłym roku.